Alojzy Świderek rozstaje się z kadrą siatkarek. Z końcem roku wygasa jego kontrakt, który nie będzie przedłużany. Półtora roku temu Świderek miał pomóc naszym siatkarkom uzyskać awans na igrzyska w Londynie. Jego misja niestety się nie powiodła. Jak informuje PZPS, to wspólna decyzja obu stron. O tym, kto zajmie miejsce Świderka, zarząd związku zadecyduje po nowym roku. Szczęście po raz kolejny opuściło naszego żeglarza Romana Paszkę. 110 mil morskich od Las Palmas katamaran Gemini 3 zderzył się z do tej pory nieustalonym obiektem. Jacht jest na tyle uszkodzony, że Roman Paszkę jest zmuszony do powrotu do portu, gdzie zostanie naprawiony katamaran. Potem nasz żeglarz wyruszy ponownie w rejs. Polak chce pobić rekord opłynięcia świata tak zwaną złą trasą, czyli pod wiatr. To już druga taka próba. Morskie wody zamieniamy na zimowe trasy biegaczek, a w nich specjalistyczne badania wykluczyły poważną chorobę serca u Marit Bjergen, dzięki czemu już niedługo wznowi treningi. Przypomnijmy, że tydzień temu Norweżka trafiła do szpitala z zaburzeniami rytmu serca, jednak obserwacje organizmu nie wykazały niczego podejrzanego. Bjergen nie wystartuje jednak w rozpoczynającym się jutro Tour de Ski, co daje szansę Justynie Kowalczyk na czwartą z kolei wygraną cyklu. Natomiast już 30 grudnia w Oberstdorfie rusza turniej czterech skoczni. W Austrii i Niemczech wystąpią Kamil Stok, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Krzysztof Miętus, Piotr Żyła, Klemens Murenka i powołany dzisiaj Stefan Hula. A za oceanem Marcin Gortat znalazł się wśród 10 najlepszych blokujących ligi NBA. Nie najgorzej wiedzie się Polakowi też w klasyfikacji punktujących, gdzie zajmuje 18 miejsce w rankingu skuteczności. Gortat znów jest najlepszym zawodnikiem Phoenix Suns, a dzięki średniej równej 17,2 punkta uplasował się na 50 miejscu w całej lidze. A na koniec, moi drodzy, życzenia szampańskiej zabawy i szczęśliwego nowego 2013 roku życzą Dawid Siwek i Damian Warwas. A na kolejne fakty sportowe zapraszamy w pierwszy piątek nowego 2013 roku. Do usłyszenia po nowym roku.